Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie instrumenty finansowe na większych interwałach czasowych, czyli będą to przede wszystkim interwały czasowe pod swing trading, position trading, czyli od wykresów 4-godzinowych w stronę wykresów dziennych i tygodniowych. Na pierwszy rzut indeksy giełdowe, a dokładnie kontrakty terminowe na owe indeksy. I zaczniemy od indeksu S&P 500, które realizuje moim zdaniem układ korekcyjny, który jest jeszcze niezakończony, niezbudowany do końca. Mianowicie na tym indeksie, może najpierw większy interwał, na wykresie dziennym ukształtowaliśmy klina wzrostowego, tego brązowego, to jest klasyczna formacja klina, nie eliotowska. 5 fal wzrostowych zbudowana, prawdopodobnie fala pierwsza w tendencji wzrostowej i następnie rozpoczynamy zygzaka spadkowego, który powinien skorygować się do któregoś z istotnych poziomów zniesień FIBO, tak aby zakończyła się fala druga, czyli minimum takiej przeceny to są okolice 38% FIBO i studniowej średniej kroczącej, czyli 1990, a natomiast optymalnie 1920, czyli 62% FIBO. Jak to wygląda na wykresie 4-godzinowym? Po zakończeniu tego klina wzrostowego, brązowego, ukształtowaliśmy klina wprowadzającego, 5 fal spadkowych, które zbudowały nam falę A w tymże zygzaku. Następnie zbudowaliśmy falkę A, prawdopodobnie falkę B. W dniu wczorajszym pewnie mogła się zakończyć falka C w trójkącie, który nam ukształtuje falę B. Obecnie potrzebujemy jeszcze spadkowej fali D, wzrostowej fali E i później powinno nastąpić wybicie dołem z tejże formacji. Tutaj warto odnotować cały czas bardzo istotny opór. Po pierwsze, czerwona linia trendu spadkowego, ona jest zaczepiona po kilku szczytach, bodajże 8 czy 9, natomiast równie ważna jak ta linia trendu jest stuokresowa średnia krocząca. Ta niebieska stuokresowa średnia krocząca kilkukrotnie już zatrzymywała, pięcio czy sześciokrotnie zatrzymywała już tendencję wzrostową, więc również są to istotne opory, które świadczą o możliwości po prostu zakończenia tejże podfalice w trójkącie. Jeżeli chodzi o istotne poziomy FIBO, to fala C zrealizowała minimalny zasięg zniesienia, czyli 50% FIBO, optymalne to jest 62%, zabrakło dosłownie kilku punktów. Ten scenariusz pokazuje, że na indeksie w długim terminie panuje trend wzrostowy, w średnim terminie korekta spadkowa, w krótkim terminie najpierw myślę, że jeszcze korekta spadkowa, później niewielkie odbicie i następnie powinien się krótkoterminowy trend spadkowy pokrywać z tym średnioterminowym trendem. Na indeksie DAX czy na kontrakcie terminowym na tenże indeks podobna sytuacja techniczna. Tutaj może najpierw wykres tygodniowy, no i jednak cenie nie udało się trwale wejść ponownie powyżej tej przełamanej zielonej linii trendu wzrostowego. Ta linia bardzo dobrze broniła do tej pory wszelkie przeceny, natomiast cenie nie udało się trwale wyjść. Na wykresie tygodniowym mamy wyjście, powrót poniżej tego poziomu to jest dla mnie dość sugestywny sygnał wskazujący możliwość dalszej przeceny. Co więcej, od tego rocznego minimum ukształtowaliśmy ewidentnie trójkę wzrostową. Oczywiście ona jeszcze może przyjąć inną formę korekty wzrostowej, natomiast na chwilę obecną trzeba zauważyć, że jest to ewidentnie układ wzrostowy, z którego walor powinien wybić się doły, czy po którym powinien kontynuować tą tendencję wzrostową. Mam jeszcze taką możliwość, że tu jest pierwszy zygzak, następnie większy trójkąt, który zbuduje nam falę X i ruch wzrostowy, natomiast to jest alternatywna. Główny scenariusz zakłada zakończenie fali WXY, koniec fali B, no i kolejna sekwencja spadkowa. Trzeba tutaj odnotować tą studniową średnią kroczącą, która cały czas trzyma cenę i dzisiaj rano również nie udało się przełamać bardzo istotnych poziomów, walor gwałtownie odbił, natomiast cały czas nie przesądza to o tym, że tendencja spadkowa nie będzie kontynuowana, czy że miałaby zostać ona zanegowana. Ponieważ od szczytu, tu widzą Państwo WXY, tego podwójnego wzrostowego zygzaka, który zbudował nam falę B, mamy 5 fal spadkowych, falę A, następnie A, B, C, D, mogliśmy zakończyć falkę D. Były szanse, aby w dniu wczorajszym zakończyła się fala E, natomiast tendencja spadkowa po niej następująca jest ewidentną trójką. Dlatego prawdopodobnie fala E kształtuje również większego, mniejszego trójkąta w tymże większym trójkącie i dopiero się zakończy.
O poranku nie udało się przebić tego kluczowego poziomu potwierdzającego koniec korekty, czy potwierdzającego wybicie z trójkąta, mianowicie nie udało się przełamać dołka falki B i D, jak również dolnego ramienia trójkąta. Idealnie na tych poziomach się zatrzymaliśmy. Dosłownie pokażę na moment ten wykres godzinowy. Zatrzymaliśmy się na tych technicznych wsparciach, ale tak jak powiedziałem, dopiero przebicie poziomu 10114 punktów zaneguje nam klina, zaneguje nam tego trójkąta w zygzaku spadkowym, a potencjał spadków z tejże formacji falowej wynosi 9200 punktów. Wrócę na moment jeszcze tylko do kontraktu terminowego na indeks S&P. W przypadku tego waloru trójkąt zostanie załamany po przebiciu 2080 punktów. Następnie chciałem Państwu pokazać dwa surowce, które znajdują się na istotnych technicznych wsparciach, gdzie być może dojdzie do finalizacji zygzaków spadkowych, które mają miejsce od ustanowienia wielomiesięcznych szczytów na tym walorze. Najpierw złoto. Złoto, które ukształtowało trójkąta, teraz nawet niezależnie od tego, czy jest to ten różowy wariant zakładający dużego zygzaka wzrostowego, czy wariant czarny zakładający po prostu impuls wzrostowy, wybiliśmy się górą z tego trójkąta, który zakończył się w okolicach 1227 dolarów i ukształtowaliśmy 5 fal wzrostowych. Następnie skorygowaliśmy się trójfalową korektą spadkową najpierw do górnego ramienia trójkąta, które zostało przełamane, następnie do dolnego ramienia trójkąta. Znajdujemy się w okolicach 76,4% zniesienia FIBO. Dodatkowo FIBO oczywiście tego ruchu wzrostowego, tych pięciu fal wzrostowych. Dodatkowo piękna formacja zygzaka spadkowego z trójkątem w fali B mogła zostać zakończona. Pięciofalowa fala A, następnie pięciofalowy zygzak i znowu mamy raz, dwa, trzy, trójkąt i dzisiejsze lowy mogą ukształtować nam piątą falę i tym samym mogliśmy zakończyć tą przecenę. Jeżeli ten wariant jest słuszny, który Państwu pokazuję, to dołek 1227, czyli koniec trójkąta, nie powinien już zostać sforsowany, a tendencja wzrostowa powinna przebić szczyt 1305 i tak naprawdę podążać zdecydowanie wyżej. Podobny układ na srebrze można zaobserwować, gdyż na tym walorze po ukształtowaniu pięciu fal wzrostowych od mniej więcej przełomu marca-kwietnia, czyli po tych bardzo sugestywnych, dynamicznych wzrostach z okolic 14,80 do okolic 18 dolarów, po tych dynamicznych pięciofalowych wzrostach, znowu zbudowaliśmy klasyczną trójkę spadkową. Fala A pięciofalowa, następnie A, B, C, D, E trójkąt i znowu pięć fal spadkowych i dzisiaj mamy zanotowany low, czyli wybicie dołem z tego małego trójkąta, który zbudował nam czwórkę, czyli zakończenie tej pięciofalowej tendencji spadkowej. Zakończenie tej pięciofalowej tendencji spadkowej świadczy o możliwości ukształtowania fali C w zygzaku spadkowym ABC. Co jest istotne? Jesteśmy na dolnym ograniczeniu czerwonego kanału spadkowego, układ wypiątkowany, fala C już jest dłuższa od fali A, więc ten optymalny układ w zygzaku też został osiągnięty. No i jesteśmy pomiędzy 50% FIBO a 62% FIBO tego ruchu wzrostowego, czyli tak naprawdę ten przedział 16,50-16 dolarów jest optymalnym przedziałem na zakończenie korekty spadkowej, z której również walor powinien podążać w stronę 18 dolarów, a następnie 20 dolarów. Układ spadkowy, układ wzrostowy w ujęciu długoterminowym zostanie zanegowany dopiero po przebiciu 14,80. Arbitralnie można uważać, że już w okolicach 62 powinniśmy wyłapać tą tendencję spadkową, czyli arbitralnie 15,80, natomiast Eliotowsko dopiero 14,80. Następne walory, które chciałem Państwu pokazać, to już są pary walutowe i może zaczniemy od tych walut, które mogą odwrócić dłuższe tendencje spadkowe czy dłuższe układy techniczne. Zacznijmy od euro-dolara. W przypadku euro-dolara kształtujemy korektę spadkową ABC, czyli zygzaka spadkowego, który zbuduje nam falę D w takim większym trójkącie. Tak, na wykresie tygodniowym widać, jest to większa kilkunastomiesięczna formacja trójkąta. Oczywiście dolne ramię trójkąta nie jest jeszcze wyznaczone, to jest ramię wyrysowane po prostu po lokalnych dołkach, natomiast niewykluczone, że faktycznie w rejonie tego dolnego ramienia zakończy się fala D. Fala D powinna znieść 50% książkowo, 50% fali C, czyli okolice 1,1070. Tam również nam wypada równość kształtowanej fali piątej do fali pierwszej
i również wydłużona proporcja w tym zygzaku spadkowym. Mianowicie fala C miałaby 150% długości fali A. Dolne ograniczenie czerwonego kanału spadkowego, no i wypiątkowany układ. To wszystko wskazuje na możliwość właśnie tejże przeceny do okolic 1,1070. No i po zrealizowaniu tego układu spadkowego niewykluczone jest trójfalowe odbicie ABC, które ukształtowałoby kolejną, ostatnią falę w trójkącie, falę E. Natomiast to jest wariant na najbliższych, myślę, kilka tygodni. W ujęciu długoterminowym 16,20 nie powinien być już przebity, przepraszam, natomiast cena powinna zmierzać zdecydowanie niżej, nawet w stronę wieloletnich minimów, czyli 1,04 te okolice. Natomiast w tym ujęciu, które teraz Państwu pokazałem, cena nie powinna już przebić okolic 1,1230, czyli końca trójkąta, no i 1,1070 to jest potencjał spadku na euro-dolarze z tejże struktury falowej. Następna para walutowa to dolar australijski kwotowany względem dolara amerykańskiego, popularny kangur. W przypadku tego waloru mamy prawdopodobnie odwrócenie trendu, odwrócenie czteroletniej korekty spadkowej. Od mniej więcej stycznia tego roku ukształtowaliśmy 5 fal wzrostowych na tym walorze, które zbudowały falę pierwszą w większej tendencji wzrostowej. Obecnie kształtujemy potrójnego spadkowego zygzaka, który zakończy nam falę drugą. Co istotne, po zakończeniu fali drugiej, jeżeli faktycznie taki scenariusz zostanie zrealizowany, to ukształtuje nam się na dołku klasyczna odwrócona formacja głowy z ramionami. Ta formacja w Eliocie pojawia się właśnie, gdy mamy do czynienia z końcem długoterminowej tendencji na danym walorze. Bardzo ciekawie tutaj wygląda układ czterogodzinowy. Po zakończeniu jedyneczki trzy fale spadkowe, które zbudowały pierwszego zygzaka W, następnie korekta X, kolejne trzy fale spadkowe zygzak, drugi zygzak fala Y, następnie trójkąt, który zakończył nam falę X, no i obecnie budujemy ABC ostatniego zygzaka spadkowego, który zakończy nam falę Z, trzeciego zygzaka w potrójnym zygzaku i to powinno nam sfinalizować cały układ korekcyjny. Idealnie, jeśli przecena zmierzałaby okolic 0,7070, tam wypada nam 76,4% zniesienia Fibonacciego fali pierwszej, dodatkowo wypada nam równość fali C do fali A w tymże ostatnim zygzaku spadkowym, dolna banda kanału spadkowego tego właśnie ostatniego zygzaka, no i jeszcze w tych okolicach mamy zasięg wybicia z tego mniejszego trójkąta, który nam ukształtował falę X. Co więcej, w teorii fale Liotta trójkąt, który pojawia się w fali X, świadczy o tym, że mamy do czynienia z ostatnią sekwencją w danej większej sekwencji, czyli mamy sekwencję spadkową, pojawia nam się trójkąt w drugiej fali X, to znaczy, że to jest ostatnia sekwencja spadkowa w tymże ruchu. Dodatkowo ten scenariusz wspiera potężna dywergencja na wykresach MACD, no i okolice 0,7070 jawią się jako idealny poziom do odwrócenia tendencji spadkowej, tej średnioterminowej tendencji spadkowej i powrotu do długoterminowej tendencji wzrostowej. 0,6820 to jest poziom zabezpieczenia, gdzie neguje się układ wzrostowy, a wzrosty powinny zmierzać powyżej poziomu 0,79, tak naprawdę w stronę 0,80-0,83, czyli równości fal. Następny walor, który chciałem Państwu pokazać, to popularny kabel i w przypadku tego instrumentu, czyli funt sterling versus dolar amerykański, oczywiście tutaj będzie bardzo istotne cały czas referendum w sprawie Brexitu, natomiast abstrahując od fundamentów, zadziałała idealnie linia trendu wzrostowego, przełamana linia trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, która już kilkukrotnie zatrzymała wzrosty, dokładnie trzeci raz wzrosty zostały w tym roku zatrzymane na tymże oporze technicznym. Zakończona prawdopodobnie fala pierwsza, następnie nieregularna, wydłużona korekta płaska, która zbudowała dwójkę, no i po tej dwójce mamy pięć fal spadkowych. Obecnie kształtujemy pod falę drugą, no i dalej ta tendencja spadkowa powinna być kontynuowana. Nie powinniśmy już przebić poziomu 1,4770, a następnie powinniśmy zmierzać do okolic 1,37. W ujęciu w krótszym terminie 1,4680 to są poziomy, których my już nie powinniśmy przebić, a spadki minimalnie do okolic 1,43. No i myślę, ostatni walor, który dla Państwa przygotowałem, to jest dolar jen. W przypadku tego instrumentu finansowego mamy taką sytuację, że na wykresie czterogodzinowym zbudowaliśmy pięciofalową sekwencję wzrostową. Długi, wyraźny impuls, który świadczy o tym,
że tendencja spadkowa trwająca od czteroletnich szczytów albo się już zakończyła, albo zakończyła się część tej tendencji spadkowej. Innymi słowy, tych pięć fal wzrostowych zbudowało nam albo falę pierwszą w nowym impulsie wzrostowym zmierzającym na wieloletnie szczyty na tym walorze, albo falę A w odbiciu ABC. Wtedy oczywiście cała sekwencja spadkowa byłaby jakąś większą korektą złożoną. Natomiast główny wariant zakłada, zawsze w przypadku Eliota musimy taki wariant zakładać, budowanie impulsu. Na razie ukształtowana fala pierwsza i obecnie ja czekam na realizację korekty spadkowej ABC, która zbudowałaby nam falę drugą, alternatywnie falę B w zygzaku wzrostowym. Idealnie wypadałoby, gdyby cena skorygowała się do okolic 180, ewentualnie ciut niżej, 107,50. Mamy tu dwa zniesienia FIBO, dodatkowo równości czy pewne wydłużenia fal w tymże zygzaku spadkowym, no to i to byłoby idealne miejsce, tak jak w przypadku dolara australijskiego, kangura, na odwrócenie tendencji spadkowej. No i po dojściu do tych poziomów, tak jak powiedziałem, prawdopodobne jest odwrócenie tendencji spadkowej. 105,50 to jest wtedy poziom załamujący nam układ falowy, a my powinniśmy podążać zdecydowanie wyżej do okolic 115 i dalej. I myślę, ostatni walor jeszcze do zaprezentowania to jest dolar amerykański kwotowany względem dolara kanadyjskiego, popularny Kanadyjczyk czy luni, jak zwał, tak zwał. W przypadku tego waloru najpierw wykres tygodniowy, wybiliśmy się dołem z tej formacji rozszerzającego klina, tak naprawdę to nie jest formacja rozszerzającego się klina, czyli expanding ending diagonal, tylko są to linie wyznaczające nam wydłużoną falę piątą, czyli impuls z wydłużoną falą piątą. Przebiliśmy to ograniczenie techniczne i mogliśmy ukształtować falę pierwszą w nowej pięciofalowej tendencji spadkowej. Zbliżamy się do studniowej średniej kroczącej, która powinna zadziałać jako istotny opór, natomiast na wykresie czterogodzinowym ewidentnie zygzak wzrostowy ABC. Pięć fal wzrostowych w fali A, następnie mamy ukształtowanego trójkąta, no i kształtujemy pięć fal. Tak naprawdę mogliśmy już ukształtować tychże pięć fal wzrostowych, bądź też możemy jeszcze dojść do okolic 1,33, 1,33, 1,3430. Natomiast w przypadku tego waloru ja będę czekał na ukształtowanie pięciu fal spadkowych. To byłby dowód na zakończenie zygzaka wzrostowego i powrót do tej większej tendencji spadkowej, którą, jak pewnie Państwo pamiętają, od poziomu 1,38 do samego dołka idealnie rozegraliśmy i następnie rozegraliśmy również i w dalszym ciągu rozgrywamy tą korektę wzrostową. No i jeżeli faktycznie doszlibyśmy do tych wskazywanych przeze mnie optymalnych poziomów Eliotowskich, a następnie ukształtowalibyśmy pięć fal spadkowych, to znowu mielibyśmy piękny pretekst do tego, aby powrócić do tendencji spadkowej. Na dzisiaj są to wszystkie analizy, które dla Państwa przygotowałem. W czwartek ze względu na wolne nie będzie bieżącej analizy technicznej daytradera. Z tego względu zapraszam od razu na kolejny wtorek do następnego komentarza walutowego. Tymczasem życzę udanego długiego weekendu i do usłyszenia.